Sherlock Holmes, Ewelina, wypatruje to, co znalazła przez magiczną lupę. Tylko szkła brakuje. Tylko szkła. Ale to tylko, wiesz, wyobraźnia ma działać. Reszta to wiesz. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Ewelinka już kopie. Nie, jest operatorem kamery. Przejęzyczyłem się. Chciałem Wam pokazać, z czym dzisiaj będę prowadził poszukiwania. Jest to najnowszy produkt firmy Golden Mask. Model nazywa się Golden Mask One 15 Black. Pracuje na częstotliwości 15 kHz i jest wyposażony w nową ceweczkę Fighter S, czyli inteligentną, ale siódmej generacji. Także zobaczymy, co ten wykrywacz przez najbliższych kilka wypadów nam pokaże. Słynie z tego, że ma być przez właśnie zastosowaną nową cewkę i nowy układ w komputerze, nowy procesor, szybszy, bardziej separuje jeszcze od poprzednich swoich modeli przedmioty, które są koło siebie, no i jest mega głęboki. Nie mogę doczekać się, aż się o tym sam przekonam. Przyznać się, która mama zgubiła kółeczko od wózka? Jeżdżą dziewczyny za nami z dziećmi, podglądają nasz kunszt poszukiwacza. Ale powiem Ci, że to są stare kółka, nie? Ale w dzisiejszych czasach też produkują wózki na takich dużych kółkach. No bo to tak zwane na zasadzie starego stylu. Ale nie wiem, czy raczej ze szprychami. No widzisz, to wtedy była dawniej inna robota, inaczej to wszystko wyglądało. W każdym bądź razie znaleźliśmy pamiątkę po... Czyimś wózku. Czyimś wózku. To zagadka. Czyim? Golden Mask One 15 Black jest bardzo prosty w obsłudze. Działa na zasadzie automatycznego grunt balansu, a wszystkie funkcje zmienia się przyciskiem menu. I zobaczcie. 15 kHz. Można zmienić kanał 15.2, 15.3. Chodzi o to, że jak są dwa takie same wykrywacze, to można złapać pod kanał i wykrywacz pracuje stabilnie. Wzmocnienie max na 30, na pozycji 30 można sobie obniżyć, jeżeli wykrywacz się wzbudza. Iron volume 7 można sobie obniżyć, ten głośność żelaza niżej. Możemy wcale nie słyszeć żelazo, a głośność ogólna tak samo przyciskiem menu plus minus. Wychodzimy do menu głównego. No i dyskryminację mamy tutaj na pasku dolnym. Możemy sobie ją podbijać albo obniżać. Ja kuleczkę od muszkietu. Ewelinka. A ja mam zawzięcie kopię. Na parstek tutaj przy drzewie. Parstek na parstek. A proszę. I to w ładnym, w ładnym stanie. Surprise. Surprise. Niestety nie w ładnym stanie. Ale na parstek to na parstek. Na parstek musi być. Proszę, kubki też. Jest. Zobacz, tylko nie wiem, co to jest. Widzisz? Guzik. Guzik? Ale to nie byle jaki, zobacz. Macie jakiś numer? Ma. Ma. Ty, to jest napoleoński. Ja 64. Napoleonie. 54. 60, kochanie. 60? Pokaż. No, to zobacz. Napoleoński guzik. To już chyba nie jadę do domu. Albo coś innego. I to chyba napoleoński albo coś innego. A ta 64 oznacza? To jest, patrz, przetarłem jakiś ładnie. Pół. Nie? No. Nie, no to jest piękny napoleoński guzik. Nic, tylko się osikać ze szczęścia i to jeszcze w pięknym stanie. Widzisz? Ewelinka kopie guziki, a ja trochę większe ozdoby. Oczywiście żart. Wykopana taka felga od prawdopodobnie ciągnika od przedniego koła. Także takie rzeczy też kopiemy. Nie tylko guziki i ozdoby. Kasiorę. Tego w ziemi jest masę. Ale złom się przyda. Może kielonek? Poproszę na rozgrzanie. Jeszcze nawet trochę jest.
ty, a chodź to łykniemy. No chyba ty. Fu, może byś nasikał. Może i nasikał. Zobaczcie, tutaj mam monetkę srebrną. Prawdopodobnie, tak mi się wydaje. Ona była, zobaczcie, w takiej gruzowatej ziemi, gdzie jest pełno gruzu, koksu, to jest jakaś w ogóle droga. I tak wykrywacz się zachowywał. Och, patrzcie. Przebija żelastwo i jakiś inny dźwięk, ale dokładnie słychać tą monetę. Słyszycie? W otoczeniu, w tym syfie jest ten sygnał właściwy. To właśnie jest moneta. A wracając do monety, zobaczcie, jednak to jest miedziana. Jakiś chyba grosz. Fajnie widać zarysy, jak namoczyłem. Także pomimo, że to jest cewka 13-calowa, ten detektor w takich terenach bardzo dobrze sprawdza się. Złomowe love story. A wiesz, że to samo chciałam teraz powiedzieć? Ciąg dalszy. A co masz? I to jest chyba jakaś prowadnica od tego, od piły. Możliw. Do kubki na złom. Na złom. Tyk. A pochwalę wam się, ile już mamy w ogóle tego złomu. Nie wygląda. Nie wygląda to za wiele, ale żeby to Ewelinka dźwignęła, sam gruby złom. Także jest dobrze. Jest dobrze. Zbieramy na czekoladę pod choinkę dla dzieci. Weź. Oj, za mną katar. Widzisz, jakie to poświęcenie? No i palce mi strasznie marzną. No bo jest zimno i tak pomału śnieg topnieje, pomimo tego, że rano jak byliśmy, to było kiepsko. Tak jest teraz dobrze. A tam sobie Ewelinki dał. Moja miłość. Miłość twojego od pierwszego wejrzenia? Tak. A myślałem, że to ja. No ty też. A ja też. Ty na pierwszym miejscu. A drugi. Demos. Love story. O. I to jest ten przedmiot ziemi. To jest jakaś końcówka łącznika, gdzie są elementy miedziane i stal. Dlatego na wykresie było widać słupek, ale bardzo rozbity. Czyli wykrywacz pokazywał, że jest żelazo, ID pokazywało, że jest żelazo, no i też kolor. I zobaczcie jeszcze raz, słychać dwa dźwięki łamane. O, teraz wyraźnie słychać to. Zobaczcie jeszcze raz, także widzicie, w prawo idzie słupek pokazujący, że może być kolor, ale po lewej stronie też widać drobne takie słupy żelaza. No to się niech pochwali, ukochana. Ale piękne, co? Jakby część klamerki. Zobaczcie. Część, element jakiś ozdobny, ewidentnie widać. Klamerka to nie, bo fantazja mnie poniosła, ale... Ale co to? Ale. Ciężko mi powiedzieć, ale ewidentnie widać zdobnictwo tutaj. A może to i będzie klamerka? Zobacz, to ma takie zatrzaski. Od pasa, a może być, że to jest część klamry. No. Zobacz, takie elementy, te wieńce, takie jak w guzikach napoleońskich, co wcześniej znalazłaś, nie? Nie wiem, czy to z tym kojarzyć, czy z czymś innym. Ten uśmiech na twarzy, radości. No, takie delikatne. Weź, bo do domu nie będziesz chciała jechać. Nie, muszę jechać. Tutaj taki kawał z żelastwa, jakiś szpień. Zobaczcie, jak bardzo głęboko był. Wykrywacz zasygnalizował to bardzo pewnie. Mój asystent Ewelinka trzyma oto taką grudeczkę. Zobaczcie, jak myślicie? Chwila prawdy. Chwila prawdy. Stawiajcie, czy to jest moneta, czy to jest guzik. Jest to tutaj. O, tutaj. Widzicie to? Odrywam. Jest to... Moneta. Ale co? To ciężko powiedzieć. Zobacz, skorodowana. Niech twoje bystre oko spojrzy, co to jest. Widzisz? Widzę, że to moneta, ale co to, to nie mam pojęcia. Pokaż do kamery jeszcze, może nasi widzowie zidentyfikują monetę. Najpierw kółko od wózka, a teraz która pani zgubiła szminkę?
Ty, ale to w etui takim aluminiowym były kiedyś takie robione? Były, nie? Aluminium. I nadal są. Nadal są? I w plastikach, i w tych aluminium. Już dawno nie robiłem prezentów szminki. Nawet nie wiem. Także górna półka. Lata PRL. Co tak się tam męczysz? Zobacz, co znalazłem. Matko. Co? Zobacz. Jakieś, co to? No trzymaj. Gdzieś w krzakach leżało. Porośnięte. Szczęka, ale nie wiem, chyba dzika, co? Bo kłaki ma, zobacz. Matko. Z córką. No dzik. Także takie rzeczy też znajdujemy. Możliwe, że dzik, ale nie jestem pewna. Obcujemy z naturą, to jest klimat. Nie tylko fanty, nie tylko ciekawe znajdki, nie tylko złom, ale też część naszej natury, która nas otacza. I z takimi co? Przypadkami też musimy się zmierzyć. Z taką natura, gdzie wilk atakuje dzika, dzik zdycha, a my znajdujemy czaszkę. Bo u nas z wilków bardzo dużo. No są, są. Trzymaj to coś. To coś. Bierzemy do domu. No nie wiem na co. Na półkę. Przestań. Nasze trofeum. Nie strzelone, ale znalezione, zobacz. Hania będzie się bała. Nie, będzie obcowała też z czymś takim. Niech się uczy. Pokopane. Z fantami było różnie. Za to sporo złomu. No i wesoło jak zwykle. Wymęczeni. Zwijamy się do domu. Na kolację. I obejrzeć. Mecz. TV mecz. Oglądacie mecze? Na koniec chcieliśmy się z wami pożegnać. Oczywiście zostawcie subskrypcję, lajki, skomentujcie nasz filmik. Oglądajcie nas na bieżąco. W następnym odcinku pokażę też pracę wykrywacza metali Golden Mask One Black. Zobaczymy, jak ten wykrywacz będzie sprawował się w innych miejscach. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.